Jestem podekscytowany tym, co wydarzy się na konferencji Młodzi na Progu 16 maja tego roku. Zależy mi, żeby każdy z zaangażowanych w program odpowiedzialnych znalazł się na tej konferencji, dlatego, że jestem przekonany, że Bóg w każdym z nas złożył jakąś część odpowiedzi na pytanie, jak budować dom dla młodych w kościele, i że w każdym z nas jest jakieś obdarowanie, które jest do tego potrzebne. Chcemy to odkrywać słuchając Pana Boga i dlatego będzie to czas modlitwy. Chcemy to odkrywać słuchając Kościoła i dlatego wsłuchamy się w to, co powiedzą nam zaproszeni goście, biskupi. I chcemy też słuchać siebie nawzajem, dlatego będą spotkania dla tych, którzy tworzą program Młodzież na progu, w tych miejscach, w których służą. Więc bardzo zachęcam wszystkich dyrektorów rekolekcji, spotkania, abyśmy mogli spotkać się wspólnie i podzielić tym, jak prowadzimy rekolekcję. Oraz wprowadzić kilka innowacji, które będą służyły temu, aby te rekolekcje były jeszcze lepszym narzędziem. Chcemy spotkać się w gronie odpowiedzialnych za centra lokalne, by posłuchać o tym, w jaki sposób one funkcjonują, ale też podzielić się naszymi najnowszymi dokumentami, którymi określamy wizję młodych na progu. Chcemy spotkać się w gronie tych, którzy zakładają wspólnoty i je prowadzą, aby coraz lepiej czynić i aby wspierać każdą wspólnotę, która jest częścią tego domu dla młodych w Kościele. Chcemy spotkać się w gronie wszystkich innych posługujących, aby móc uczyć się tego, jak jeszcze lepiej służyć młodym. Bądźmy razem. Potrzebujemy tam Ciebie, żebyś dołożył swoją część do budowania moich domu dla młodych w Kościele. Abyśmy razem szli tą drogą, która nas zaprowadzi do tego domu.